Dzięki takim działaniom śląska kultura i obyczaje na pewno nie zaginą. W Galerii Perspektywa w Gliwickiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości można zobaczyć wystawę od wieńca adwentowego do dożynkowego, czyli tradycje, zwyczaje i obrzędy powiatu gliwickiego. Ekspozycję w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską zorganizowało Starostwo Powiatowe w Gliwicach. Na fotografiach można zobaczyć barburkę i karczmę piwną, betlejki, sypanie owsa, wodzenie niedźwiedzia, babski comber, topienie marzanny czy też wierzbowe krzyżyki. Są także inne obrzędy i zwyczaje. Jak mówi starosta powiatu gliwickiego Michał Nieszporek, dzięki temu mieszkańcy Gliwic i powiatu mają się dowiedzieć, jak niegdyś na Śląsku świętowano. To są wszystkie obrzędy, które są kultywowane na ziemi gliwickiej. Oczywiście one w różnym rejonie naszej ziemi są znane mniej lub więcej, ale to są te, które można zobaczyć w każdym roku. I te wszystkie obrzędy zostały zawarte w filmie, który był kręcony przez cały rok. I te zdjęcia, które tutaj są na naszej wystawie, są z tego filmu, czyli jest to wszystko żywe, żadnej sztuczności. W ramach projektu przygotowano także film obrzędowy, który zostanie wyemitowany w dwóch częściach na antenie telewizji Katowice podczas tegorocznych świąt wielkanocnych. To jest 7 i 9 kwietnia o godzinie 7:45. Powstały także dwa albumy. Pierwsze z tych wydawnictw prezentuje legendy i wierzenia ludowe związane z terenem powiatu gliwickiego. Drugi album zawiera szczegółowe opisy tradycji, obrzędów i obyczajów w powiecie gliwickim. Wystawę będzie można zwiedzać aż do końca września w różnych miejscach na terenie województwa śląskiego. W Gliwickiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości do 16 kwietnia, następnie w Gliwickim Starostwie Powiatowym od 16 kwietnia do 29 maja, a później, czyli do 6 czerwca w Centrum Edukacyjnym imienia błogosławionego Jana Pawła II w Gliwicach. Urzędy skarbowe zachęcają do korzystania z wygodnej metody przesyłania deklaracji podatkowych drogą elektroniczną poprzez stronę internetową www.edeklaracje.gov.pl. Ministerstwo Finansów zapewnia, że system internetowy stworzony został w taki sposób, by można było z niego korzystać bez żadnego wysiłku. Prowadzi krok po kroku przez wypełnianie formularzy, a potem wysyłanie deklaracji. Program na bieżąco sprawdza poprawność wprowadzanych danych. Bezpieczeństwo przesyłanych informacji zagwarantowane jest dzięki wymogowi autoryzacji deklaracji. W ten sposób wyeliminowana zostaje możliwość podszycia się pod podatnika.